Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Słuchajcie, na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę, 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, prawda? Tutaj jak widzicie już nie jestem policjantem, tak jak w poprzednim odcinku nagrałem, że już skończyłem z tą rolą. To już jest koniec definitywny, już nie wrócę, już nigdy nie będę policjantem. Dziś już jestem w normalnym moim sweterku, ale możecie mi napisać, kim powinienem zostać tutaj na Palionowie. Kim powinienem, kim waszym zdaniem powinien, prawda, Tościk Szczypson być na Palionowie? Powinniście to napisać w komentarzu, ja oczywiście będę czytał i może jakiś pomysł wykorzystam, może prawda, zatrudnię się tu jako ktoś taki wyjątkowy, kogo wy wymyślicie, prawda, w komentarzu. Dodatkowo możecie wbić na Instagrama, prawda, sobie tam wrzucam story, teraz chodzę do szkoły, więc czasami się pojawia jakieś story ze szkoły, aczkolwiek nie często, bo tam za bardzo nie ma co nagrywać, bo tam są totalnie nudy, flaki z olejem i wiecie o co chodzi. No ale możecie tam zobaczyć, bo wrzucam story z innych rzeczy i za niedługo chciałbym w końcu wrzucić jakieś zdjęcie, ale nie umiem się zabrać do tego, żeby wyjść i po prostu to zdjęcie zrobić, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się to zrobić. No i na samym końcu możecie też być na Chef Shopa, tam oczywiście możecie kupić sobie etui, koszuleczkę i inne takie dziwne, prawda, dziwne, czemu powiedziałem dziwne, inne takie super fajne rzeczy, które, prawda, są najlepsze z Chef Shopu, więc po prostu tam wbijajcie i tyle. Dobra, słuchajcie, zamykam drzwi, żeby nikt mi się nie wkradł na chatę, chociaż i tak tutaj to wszyscy robią. Słuchajcie, polecimy do Davesona, czekajcie, czy Daveson jest u siebie na Hawirze? Zobaczymy, czy tutaj, prawda, gdzieś się tu krząta. Halo Dave, halo Dave. Ty, nie ma go u siebie na chacie. Co on? Ale nie ma auta, ty. To on musiał gdzieś pojechać. Wydaje mi się, że... Czekajcie, zamknę mu garaż. O, zamknąłem mu garaż. Wydaje mi się, że jak nie ma auta, to Davik może być tylko w jednym miejscu. Na zakupach w Biedronce, więc lecimy do Biedronki, zobaczymy, co tam takiego Daveson porabia. O, dowiedziałem, że tu jest. Dobra, uwaga, wbijamy. Dzień dobry. Davik, co... Ale... Co ty robisz? Davik, powiedz ty mi... ty tu pracujesz, czy zakupy robisz? Bo póki co to widzę, że wszystko jest wykupione, a ty co? No, nie wiesz, no ja tam promocja na kole jest, kurde, synek, jak wszystko, kurde, nie ma, biorę kole sobie. A mogę sobie wziąć kole? Czekaj, wezmę sobie możesz, kole. No, ale skąd wiedziałeś, że kupisz mi, Wiesz co, domyśliłem się, bo nie ma twojego auta. Aha, ty nie ale masz. Przecież nie mam prawa jazdy. No tak, ty nie masz prawa jazdy, to w sumie faktycznie. Wiesz co, bo zapomniałem, bo ty normalnie masz prawo jazdy, a tylko w Minecraft nie masz prawa jazdy i to mnie tak zmyliło. Ale no tu... właśnie, to jest dziwne. Poproszę, zakup. Ej, co to jest? Ty tu pracujesz? Co ty tam chowasz? Nie pracuję, siedzę sobie na kasie. Co ty tu chowasz? Wkradłem się na kasę na 24 godziny, challenge. Czekaj. Na noc, w kasie. Tak to działa? No. Takie robisz tutaj, prawda, rzeczy? O. No weź mi skasuj. W kasie. Ja nie mam czym zapłacić niestety. Noc mogę, w kasie, hashtag mogę zapłacić ciepłem? Nie możesz, bo mi się spali biur. Dobra, ale to stawiasz mi kole dzisiaj, słyszałem. O, nawet dwie mi stawiasz, ale super. No proszę. Dobra, ja ale powiedz mi, co to jest? Co ty tu chowasz? No. Bo patrz, tego... Nie moje, ja tutaj nie tu pracuję, nie mówię, że pierwszy raz siedziałem. Ej, na to czekaj. To co ty na to, żeby tutaj wejść i zobaczyć, co tam jest? No można, ale tam będą mrówki. Nie, patrz, tu coś jest. Chodź. Co tu? Ciała. Co Cześć. Jest? Ktoś ma jakąś bazę pod Biedronką, ty. Skrzynkę Kurde. Tu ma. Stary, włamujemy się do skrzynki normalnie. Włamujemy się. Tam jest książka z piórem. Uważaj, tam jest książka z piórem. Jak jest książka z piórem, to zawsze są problemy. Czekaj, czytam. Więzienie. Ja Zobacz to. Nie, ty to musisz przeczytać. Nie. Tutaj znowu robisz, prawda, oszczerstwa. No, chociaż. Nie, no przecież. Jest no. Więzienie a la mantra. Zepsuty świat. No i o co chodzi? No świat jest zepsuty, to prawda. Ktoś. No ale, nie chodzi o jakieś więzienie, stary, my tu mamy więzienie. Mamy tylko jedno więzienie koło policji, ale już tam nie pracuje, dlaczego mnie to ciągle prześladuje? Nie ma żadnego więzienia przecież. No nie, no jest przecież. No koło policji. Dobra. Dobrze, ale słuchaj, ale to ktoś. Ale to więzienie się tak nie nazywa. Ja wiem, bo ja byłem policjantem i ja wiem, że to się więzienie tak nie nazywa. Dlaczego ktoś mówi o jakimś więzieniu na zepsutym świecie i jeszcze jakieś a la mantra? W ogóle to brzmi tak poważnie, ty to brzmi jak jakieś takie... Ja znam tylko więzienie Uga Buga i więzienie Bolo Bo. Kurczę. Ale a la mantra jeszcze nie słyszałem. O, cześć owieczko! Co? Ładnie dziś wyglądasz. Dobra, ale czekaj, skupmy się. Gdzie tu jest jakiś zepsuty świat? No bo to nie chodzi o to więzienie na pewno. To musi być jakieś inne więzienie. Zepsuty świat, poczekaj, daj mi się myśleć. Pcink, główka pracuje. No. Zepsuty świat jest pod domkiem Milki, tam śmierdzi. No to chodź. Ale jesteś pewien, że to tam, ale tam by nie było więzienia, stary, to jest za małe miejsce, żeby tam więzienie było. Tam jest zepsuty świat, stary, grzyby. Yes. Grzyby. Mówisz? Kurde, naprawdę, syf. Widzisz?
Ale to nie wygląda jak więzienie, stary, to wygląda jak, jakiś, nie wiem, klub nocny. Dave wypił wszystko, o co? Ej, co to za oszczerstwa na mój temat, dlaczego? Ej, Davey, dlaczego wyzerowałeś wszystkie butle? Ty, faktycznie są puste. Dlaczego ty to wyzerowałeś? Ale to nieprawda, ja nie piję do grudnia. Davey, to jest proszę wszystko udokumentowane, ja nie wiem, dlaczego ty tutaj, prawda, tego. To są dobra. O Belgii. Dobra, wychodzę. Dobra, ale stary, to nie chodzi o to, ale słuchaj mnie, to nie chodzi o to miejsce, gdzie tu jest zepsuty świat, stary, bo ja nie wiem. Nie wiem, ja sobie właśnie przypomniałem, że piekarnik zostawiłem na gazie. Nie no, ej, wiem! Co? Stary, no te grzyby, to jest zepsute przecież. Co? Przecież to jest zepsute, patrz, ale grzyb się pojawia na czymś, co jest zepsute. Ja wiem, że grzyby się normalnie je niektóre, ale są takie grzyby, które są zepsute. No i to się tak składa, że tu jest większość muchomorów, więc to chyba o to chodzi, nie? Dobrze, a więc zapytajmy tej krowy, co ona o tym wie. Dobra. No hej, moja. Słuchaj, mam pytanie. Nie wiesz coś o jakimś więzieniu? No widzisz, nie wie, kurde, byś myślał. Kurczę, ale to jest krowa, co ty się krowy pytasz? Nie no stary, no, tu coś musi być, krowa, prawda, tu coś musi być, rozumiesz? Tam nie coś ma, tu nic ale na pewno tu nic nie ma. Nie jesteś pewien? Bo mi się wydaje, że ty kłamiesz. Mi się wydaje, ale że na ty pewno kłamiesz. Jakiś kurde zepsuty świat. No stary, coś tu musi być. Tutaj tylko jest jakieś grzyby, jakiś budynek z kamienia. No to woda. No budynek z kamienia, no stary, patrz, to wygląda jak więzienie. A, faktycznie, ale jak więzienie, czekaj. Kurde, normalny budynek, to się nie, osiedli. No patrz na tą tabliczkę. Więzienie Ala Mantra. No, mam ci przypomnieć, co pisał w książce. Patrz, przeczytaj sobie, porównaj sobie. Ala Mantra, to w ogóle brzmi jak z jakiejś chińskiej bajki. Dobra, to trochę brzmi jak salamandra. Ty stary, ale czekaj. Co? Co ty tak boisz żabę, ziomek? No bo ty wchodzisz Elo. I patrz, ale czy ty widzisz, co tu jest? Elo. Davik, to są trupy. Co? To są trupy. No to nie skacz po trupach, nie skacz to po nie trupach, czekaj, trup. To nie czekaj, jest czekaj, trup. Czekaj. Ja idę do celu po trupach. Tego nam trzeba było właśnie, tego żartu, Davik, właśnie, to było nam teraz w tym momencie potrzebne. Słuchaj, ja analizujmy wszystko po kolei, bo stary, pojawia się coś na Palionowie, jest jakieś więzienie, którego tu wcześniej nie widziałem, a wygląda na opuszczone, więc poza tym są trupy, więc musi to być naprawdę dosyć długo. I są trzy spusty, widzisz, w sensie jakby trzy kraty, kurczę, które ty tak otworzyłeś. Co? Jakie trzy spusty? No trzy, widzisz, trzy, ten, tak jakby nikt nie chciał, żebyśmy tu weszli. A my tu wchodzimy, stary, jak ty uwolniłeś jakieś, no teraz zamknij nas tutaj, no. To jest świetny pomysł, no. Dobra. Dobrze. Chodź, dobra, czekaj, trzymaj się, masz miecz jakiś? No, coś tam w gapsi, czekaj. Dobra. Dobra, czyli jesteś gotowy na to, żeby się bić. Ej, dobra, stary, to wygląda jak naprawdę duże więzienie. Kurde, ja jesteś w skrzynkach? Biedaki tutaj. No kurczę, wiesz, tu już trochę to jest, ale nie wiem. Chce nam się sprawdzać wszystkie cele, bo mi nie specjalnie się chce to sprawdzać, ale to zdecydowanie nie wygląda, stary, jak hotel. Wydaje mi się, że w tych skrzynkach wcale nic takiego. Ej, stary, patrz jak wisi. Bo kurde, wisielec. Kurczę, nie no, w skrzynce też nic nie ma, stary, ale to jest. Dlaczego ktoś zrobił pod Biedronką miejsce, w którym zostawił książkę z wskazówką, że tu jest jakieś więzienie? Dlaczego? Dlaczego ktoś mógł takie coś zrobić? Ja mam odpowiedź na to pytanie. No. Ej, stary, to jest... Nie! Co? W tym więzieniu się dzieją dziwne rzeczy, stary. Jak patrzę na ciebie na Optifine, to znikasz nagle. Ha, o, tu się pojawiasz. Takie bajki, to sobie nie, no patrz, kliknij we mnie Optifine'a. O, teraz już cię widzę. Ale teraz cię znowu nie widzę. Bo podchodzisz jakoś głupio, kurde, synek. Nie. Dobra, Tosik. Nie wiem, o co chodzi, ale stary... Ja na tym skinie, jak się ciebie walnie, to dzisiaj robią włosy czerwone. Faktycznie. To by się cała twarz robi czerwona. Jak nogi udziałem, jesteś diabłem? Jesteś diabłem! Nie, nie jestem, nie jestem, nie jestem, Davey. Diabeł! Nie no... Pokazał mi się jak w Lucyferze, diabeł! Nie no, Davey! Chodź tu! Ratuj się, Antek, ratuj się, diabła, zobaczyłem. Kurczę, Davey, chodź tu, nie opuszczaj mnie. Dobra, ale jesteś diabłem? Nie jestem. To by się cała twarz robić. Kliknij sobie dwa razy F5. No. Widzisz, jak ci się twarz świeci na czerwono? Ty naprawdę myślisz, ale że ty moje... Ale twarz mi się świeci, dobra. Bo co? Dobra. Bo co? Bo jestem nerwowym człowiekiem, a to dobra, się ale tylko czekaj, robi. Tu coś musi być. Tu nic, jest kolejny co wisi, patrz go. Jeny, masakra. Ej, tu są drzwi jakieś, tu są drzwi jakieś. O, to wygląda wchodzimy jak drzwi jakiegoś statku podwodnego. Dawaj. I ja nie mogę, Davey, jak ty jesteś odważny, że ty tak normalnie... O kurde.
Ej, miałem takie zabawki kiedyś. Co jest? Co tu się dzieje? Dlaczego tu jest? Ile tu jest trupów? Co ty gadasz? Ale zobacz, jakie fajne rogi. No i... Myślisz, ale... będą pasować no weź se, weź se, załóż se to na łeb, no. Nie mogę. No kurde, widzisz, no, bo to nie jest dla ciebie. Masz za dużą głowę na to, ale stary, patrz, tu jest jakiś grób. Cześć! No, no nie wiem, czy tak cześć. Kurczę, co to jest za grób? Czyli to... Ej, tu jest jakiś kazik. Kurczę, Daveson. Pamiętnik mrocznego nie. Rucerza. Co? Czego? Rucerza? Ktoś nie umiał napisać Y? Rucerza. Rucerz. Dobra, rucerz. Nie no, chyba miał być rycerza. Pamiętnik mrocznego rycerza. Ej, ale czekaj. To wcale... Ej. A co jeżeli ktoś miał na imię rucerz? Ja nie wiem, ale... Może to nie chodzi pamiętnik... o rycerz. Ja wiem, że wzięliśmy na pierwszy rzut oka, że rycerz, no bo to tak by wypasowało, w sensie zamiast tego U, Y, jaki by był rycerz. O. Ale może to jest ktoś, kto miał na imię rycerz. Albo może... Ej, czekaj, prostu... czekaj, mam jeszcze jeden super pomysł. Znaczy pomysł, tak, co mi olśniło. A może kiedyś był taki zawód jak rycerz i on się czymś zajmował? Kurde, może, może to po prostu ktoś nie miał... Kurde, no może tak, ale myślisz, że ktoś by to tak pomylił? Myślę, że to nie było tak bez powodu. Bo wszystko jest dobrze napisane, no nie wiem, czekaj, dobra, czytam pamiętnik. Nie wiem, czy nie powinniśmy tak to brać, ale dobra. Czekaj, dzień pierwszy. Wylądowałem w więzieniu, tu jest strasznie, mieszkają tu same oblechy. Nie wiem czemu, ale mimo wielu więźniów więzienie wydaje się być opuszczone. Tak jakby wszyscy byli tu, bo chcą. Stary, czekaj, nie ma drugiej strony. Nie, kurde, czekaj, bo zapisałem coś w tym. Masz, zobacz. Daj mi to. Zobacz to i widzisz? Stary, ja czuję, że tu się dzieją naprawdę ciężkie rzeczy i wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj, prawda, na to dłużej tu przebywać. Więc ja może tu odłożę ten pamiętnik, co? Może odłożę go. Odłożę go, bo to nie ma sensu, żeby to tutaj było. Musimy się przede wszystkim dowiedzieć, stary, kim był rycerz. Nie da się tu wyjść. Nie no, da się, czekaj, tu flaki musisz... Widzisz? No, ale to i tak będzie ciężkie. No, ale to nie kto takie wyjścia robi, tylko tutaj po prostu wiesz, jakby są drabinki urwane, nie? Więc. O, mi się udało. Chodź. O, widzisz, jaki ty jesteś inteligentny? Patrz, jak dobrze to zrobiłeś. Dobra, zamykamy to. Zamknij to. Patrz, kto się będzie kręcić. Ja idę od ciebie. Nie, diable. Ja też wychodzę. Ja nie chcę tutaj dłużej przebywać, stary, bo to śmierdzi tutaj. Śmierdzi to więzienie śmierdzi po prostu. No, od rycerza Rudolfa. To jest rycerz, stary, ale ty się śmiejesz, kurczę, bo myślisz, że to ktoś jakiś analfabeta to pisał. A mi się wydaje, że to wcale nie jest bez powodu. Mi się wydaje, że to faktycznie chodzi o jakiegoś rycerza. Rycerz Rudolf Adolf, kurde, na no ale, że ty się śmiejesz, to cię bawi? Stary, tam jest jakiś pamiętnik czyjś, jakiegoś rycerza, ja nie wiem kto to jest, no ale dobra, no jest jakiś rycerz, trzeba się dowiedzieć kto to jest, dobra, nieważne. W każdym razie ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa.